Cześć, to znowu ja. Ja dostałam takie pytanie, żebym ja pokazała kolekcję swoich butów, ale że ja buciarą nie jestem, ale za to uwielbiam torebki. To pomyślałam sobie, że jeżeli macie ochotę oglądnąć, Boże, jak się jąkam, ochotę oglądnąć moje torebki, i chyba nawet było takie powiedzenie, pokaż mi swoją torebkę, powiem ci, kim jesteś. Nie, coś było tam z tymi torebkami. W każdym bądź razie pomyślałam sobie, że jak zobaczycie moje torebki, to będziecie mieli okazję troszeczkę bardziej mnie poznać. No, także zaczynam. Ten dziniarz czeka strasznie pod drzwiami. Zacznę od torebek, które noszę ostatnimi czasy najczęściej. Tak, i pierwszą torebką, którą ostatnio nosiłam bardzo często, to jest taka torebka, to jest torebka z Dolce & Gabbana i ona jest na takim krótkim pasku, ma fajny kolor, bo ta jest jaśniejsza, ta jest ciemniejsza, jak zresztą widzicie. No i tutaj ma taki z tyłu zamek, ja ją bardzo lubię, w ogóle lubię torebki o takich właśnie kształtach, takich prostokątów. Fajna torebka, pojemna, praktycznie do wszystkiego mi pasuje, bo ja często w brązach się ubieram, także bardzo tą torebkę lubię. Kolejną torebką, ja ją torebkę kupiłam całkiem niedawno, ale ją pasuje mi do moich butów. Mam takie oficerki w takim kolorze i bardzo ją lubię. Mam tutaj takie srebrne i złote dzieciki. I ona jest na takim długim pasku. Tak, ja ją sobie tutaj noszę wzdłuż ciała. Aha, ja dostałam przed chwileczką komentarz, kiedy zniweluję ten efekt lustrzany. Słuchajcie, nie umiem. Ja chyba jestem za głupia na tą kamerkę. A jak ciągle tam łapię jakiegoś faceta, który mógłby się na tym znać, to zapominam, ale no postaram się, obiecuję. No, także tak, ta torebka też ją lubimy, może mam ją od niedawna. Następna torebka, i ją kupowałam w tym samym dniu, co tą poprzednią, to jest taka skórzana torebka. Ja ją kupiłam i tamtą w TK Maxie. Za tą zapłaciłam chyba 39 funtów, a za tamtą 14,90, coś takiego. I to jest taka zwyczajna, skórzana torebka z regulowanym paskiem. No, taka normalna, ona z kolei mi pasuje do moich agów. Fajna, jest ona tutaj, jest na magnes. Jedyne tylko, co nie podoba mi się w tej torebce, to to, że ona tutaj nie ma żadnego zamka, a bardzo łatwo jest ją otworzyć i nie czuję się za bardzo komfortowo, bo wydaje mi się, że za każdym razem ktoś może tylko podejść, otworzyć torebkę i wyciągnąć tam różne rzeczy moje, takie osobiste, a nie chciałabym, no ale ogólnie torebka mi się bardzo podoba. Kolejną torebką, taką malutką, i ona też jest z długim paskiem, strasznie trzeszczy, wiem. To jest taka malutka torebka z Forever 21, ona tutaj ma takie malutkie kropeczki złote i ona też jest na magnes, ale to już tak łatwo się nie otwiera. Taka mała, ona tutaj ma dwie przegródki, tylko że ona, większość moich jasnych torebek bardzo mi się pobrudziła od mojej kurtki skórzanej i ja nie wiem, jak to doczyścić za bardzo, także jakbyście widzieli, jak doczyścić jasne torebki, które pobrudziły się od czegoś skórzanego, to ja bym była bardzo wdzięczna. Tak, no to jest ta torebka. Czekajcie, tą wam pokazałam, tą pokazałam. Tak, tą torebkę nosiłam przez bardzo długi czas i to jest torebka, ją też kupiłam w TK Maxie za około 69 funtów, czy coś w granicach 70 funtów. I ona jest z takiego białego jeansu i tutaj mój kolega się ze mnie często śmieje, że ja wyglądam, jakbym chodziła zamiast torebki, to worek na ziemniaki. Ale słuchajcie, ja uwielbiam tą torebkę i podoba mi się to, że ma taki kształt, jaki ma. I to jest torebka z Diesla. I słuchajcie, ta pani, która mi się bardzo podoba, to jest moja inwencja twórcza. Ja któregoś dnia siedziałam właśnie u fryzjera i czekałam, żeby on mi tam farbę ściągnął z głowy. No i przeglądałam sobie tam gazetę, wiadomo, i znalazłam tą panią właśnie w gazecie i poprosiłam bardzo grzecznie mojego fryzjera, Pawła, czy ja bym sobie nie mogła tej pani, no bo zobaczcie, ona jest naprawdę bardzo ładna. I pomyślałam sobie, że te kolory jej włosów i oczu, że będą fajnie pasowały do kolorów tej torebki. No i tak, no i właśnie poprosiłam Pawła i Paweł powiedział, że no skoro musisz, no to sobie weź. Za to jestem mu bardzo wdzięczna, bo wydaje mi się, że ta torebka, no bo tak wygląda bez, ja tutaj jak ją kupowałam, to ona nic nie miała. A tak wygląda
z śliczną panią. Fajnie, zupełnie inaczej ta torebka wygląda, nie jest taka pusta. I tutaj ma zamek i taka jest sobie. Tak, to jest ta. Kolejną moją torebką, której nie cierpię, no nie cierpię, to jest moja torebka z Lacoste. Słuchajcie, jest po prostu okropna. Wygląda jak babcina torebka, no, no zobaczcie. Kolory ma fajne, bo ona taka jest, no, beżowa, z takim jaśniejszym kremem i te wstawki skórzane. Ja nie wiem, dlaczego ją kupiłam. Ja ją kupiłam w mojej koleżance. Mówi, zobacz, jaka fajna. I mówię, no fajna, ale jak już później kilka razy się nie przymierzałam, stwierdziłam, że jednak wcale nie jest fajna, jest okropna, obrzydliwa i nienawidzę tej torebki. I ona chyba to wie, bo do niczego mu nigdy nie chce przypasować. Także tej torebki bardzo nie lubię. Kolejną mam torebką, którą bardzo lubię nosić w lecie. To jest taka malutka torebka z River Island. Na takim też długim pasku. I ona tutaj jest cała z takich kawałków materiałów postrzywana. I powiem wam, że wbrew pozorom ta torebka jest bardzo pakowna. Ona wydaje się, że to jest maciupkie, malutkie. I tutaj się wcale dużo nie zmieści, ale mieści się bardzo dużo. Ja tutaj zawsze mam i jakieś błyszczyki, i mój telefon, i jakiś kalendarzyk, i krem, i nie wiadomo co jeszcze. I zawsze gdzieś ze mnie śmieją, że to jest... Jezus, coś mam. Że to jest niemożliwe, żeby w takiej małej torebce się dużo mieściło, ale super jest, ja ją bardzo lubię. Ja na jakieś grosze kosztowała, chyba 6 czy 7 funtów, pamiętam. Bardzo lubię tą torebkę. Kolejna torebka, której nie lubię, to jest torebka z Forever 21. No i niby jest taka całkiem, no ale jej... Nie, w ogóle jej nie lubię. I ona ma ten pasek taki brzydki, to jest taki jakby... Jezus, jakie mam włosy. I to jest taki jakby parciany pasek. I ja no nie lubię tej torebki. I to serduszko, ja nie wiem, co mnie podkusiło, żeby tą torebkę kupić. Nie, mama mnie namówiła, ale... Moja mama zazwyczaj mi dobrze doradza, ale akurat ta torebka to był totalny niewypał. I słuchajcie, teraz zaczną się... nie, jeszcze jedna z takich normalniejszych. To jest moja torebka z Teda Bakera. Zwykła, czarna, ją bardzo lubię. I miałam okres, słuchajcie, że chyba przez 4 miesiące nie nosiłam żadnej innej torebki. Po prostu fantastyczna, też bardzo, bardzo pojemna. I ja uwielbiałam w tej torebce, znaczy nadal uwielbiam ten pasek. No tak ładnie to wygląda, bo to akurat tutaj jak się założy tak przez wzdłuż, znaczy w poprzek ciała, to akurat ten pasek jest tutaj na ramieniu i ona się ani nie wrzyna, ja, nawet jak tam dużo rzeczy mam. No i ten pasek naprawdę nadaje, tak mi się wydaje, takiego troszeczkę innego wyglądu tej torebce. No ja ją bardzo lubię. I teraz zaczną się torebki, to ja obawiam się, że... pójdzie fala krytyki, że te torebki to jest w ogóle wieś tańczy i śpiewa, jezioro będzie i choć co tam jeszcze pewnie pójdzie. Ale ja te torebki uwielbiam. Dobra, ja wam pokażę, o czym ja mówię. Ja jestem trochę sroka, ja lubię błyskotki i ja lubię róże i tego typu rzeczy, słuchajcie. I to są moje torebki z firmy Paul's Boutique. Tak one wyglądają, to jest jedna z moich torebek i... to była akurat limitowana edycja z okazji którejś tam urodzin lalki Barbie. Ale już tam czort z tą lalką Barbie. Chodzi mi o kolory, które tutaj są. Ten róż taki bardzo jasny z czernią. Strasznie mi się ta torebka podobała i jestem zrozkaczona. Chociaż najwyraźniej nie tak bardzo, skoro nadal nie naprawiłam tej torebki. Bo ona ma zepsuty zamek. I ona po prostu ten zamek nie chwyta, nie łapie i ona mi się cały czas rozpina. Ale w tym tygodniu muszę ją zanieść, bo przypomniałam sobie po raz kolejny. Ale co ja najbardziej lubię w tych torebkach, to są te broszki, przybieżki, nie wiem jak to nazwać, które moim zdaniem nadają takiego słodkiego wyglądu tym torebkom. I ja gdzieś czytam, wiem, czy to jest prawda, że nie zdarza się, żeby jeden model torebki miał takie same te przybieżki. Znaczy, jeden model ma różne przybieżki, także czasami zamawiając ze strony, nie możemy być pewni, że akurat dostaniemy torebkę z taką broszką, jaka jest na zdjęciu. Nieważne. No, także to jest torebka, ją ubóstwiałam, bardzo długo też ją nosiłam. Czekaj, żebym ja to za bardzo nie strzelała.
Kolejna torebka też z tej firmy. To była torebka, którą ja lubię nosić sobie do, znaczy teraz już rzadziej, ale lubię nosić do jeansów białe trampki i sobie śmigam na zakupy czy coś takiego. Ona też tutaj ma troszeczkę inny typ tych przywieszek, ale to jakieś są kuleczki, nie kuleczki, takie pierdółki. No, bo ja sobie pokazuję, to mam pokazywać. No, fajne są te torebki. Ja lubię to, że one mają krótkie rączki tutaj, żeby sobie zawiesić na przedramieniu. I one mają bardzo ładne wykończenie w środku, te podszewki. Ta na przykład ma taką zebrę. Ta poprzednia, ona chyba... Jezus Maria, panterka, no przecież to jest panterka. Ta ma zebrę. Tak, ta ma tutaj zebrę. Ja lubię, jak sobie tak otwieram torebkę, żeby tam było coś ładnego, no bo to jest tak przyjemnie, jak tam jakiś ładny kolor jest, a nie jakieś takie... nie wiadomo co. Kolejna torebka też z tej firmy. Ja do tej torebki mam duży sentyment, bo to była pierwsza torebka z tej firmy, którą ja dostałam. To akurat był prezent. Tak, no i taka zwykła czarna torebka. Ona już jest totalnie zmasakrowana. Nie są może jakoś szczególnie dobrej jakości te torebki, no bo to jednak gdzie tutaj... Tutaj się wszystko mocno powycierało. No tak, no nie wygląda na teraz najlepiej, ale ja wam powiem, że ją dalej lubię. No lubię tą torebkę, ale tutaj gdzieś ona też miała tą przywieszkę, ale ją gdzieś zgubiłam i pamiętam, że prawie popłakałam wtedy, bo wiem, że ją zgubiłam w autobusie. I tak mi było strasznie przykro, no ale było, minęło. Kolejna, też jedna z moich ulubionych, taka zebra czarno-biała, no i też tutaj ta broszka, przywieszka, nie wiem jak to nazwać. Tak, ja tutaj mam takie kudeczki. W środku też jest panterka. Ona z tyłu nie ma już żadnej kieszonki ani nic takiego. Mam nadzieję, że wam tutaj za bardzo nie trzaskam tymi wszystkimi kudeczkami i tak dalej. Kolejna torebka też, to też była ta limitowanka z Barbie. I to już jest taka duża, lakierowana torba. I też mi się bardzo podobało. Ja tak jak mówię, ja wiem, że ja to trochę infantylne jest, że Barbie i że róż i w ogóle, no ale ja lubię. Nie każdemu to się musi podobać. Ja bardzo lubię, ja się dobrze czuję z takimi torebkami. Tak wygląda z tyłu. Tak w środku. Następna też to samo. To jest taka duża, brązowa torba ze złotymi dodatkami. Tutaj też jest ta broszka. Nic jakiegoś tam... One tak naprawdę dużo się od siebie nie różnią, bo wszystkie są, mają bardzo podobne kształty. Ale ja je lubię. Także tak, to jest ta torebka. Tutaj ma napis Pols Boutique. Tu jest ta przywieszka. Kolejna z tych większych. I ja tą akurat bardzo często brałam sobie jako bagaż podręczny. Ja akurat tutaj ma różowe wykończenie. I to wszystko tutaj to jest taki z takiego misia jakby. To. Tak, z tyłu tak. I ostatnia. Ja ją bardzo lubiłam sobie w lecie nosić, bo ona ma takie... Nie zobaczcie, takie letnie kolory fajne. Te wszystkie kwiatki, nie kwiatki, jeszcze te przywieszki. Bardzo lubię, ona w środku jest taka. Ja wiem, że z tej kolekcji, z tego wzoru była taka sama, tylko duża torebka. I ona mi się tak bardzo podobała, ja ją tak bardzo chciałam mieć. Tym bardziej, że ja wtedy wyjeżdżałam na wakacje do ciepłych krajów i sobie myślałam, że morze, plaża, piasek i ja z tą torebką po prostu, ale na nieszczęście moje byłam z moją mamą, powiedziała, słuchaj, zabijecie, jak jeszcze jedną mi przyniesiesz torebkę taką z tej firmy, to po prostu wezmę i ci kark skręcę. No to wolałam nie ryzykować życiem. Także tak, to jest ostatnia moja torebka. Słuchajcie, mam nadzieję, że was nie wymęczyłam bardzo i że no, że nie zostanę tak za bardzo zlinczowana, że to jednak wieśniara trochę. Dobra, dzięki wielkie i po raz kolejny, tym razem miłego wieczoru wam życzę. Buziaki tam.